Cześć dziewczyny. Cześć. Jest szefowa? Nie ma. A co robisz? Kanapę. A słuchaj, świetny dowcip, że przychodzi facet do lekarza i mówi do psychiatry i mówi: panie doktorze, nikt mnie nie dostrzega, nikt mnie nie zauważa, wszyscy mnie ignorują, a lekarz: następny proszę. To wpadnę później, cześć. Tak, cześć. Czy ona chyba jest w ciąży, co? Nie, wydaje ci. Nie, na pewno takie sukienki. Wynosiła luźne? Dzień dobry, pani Zosia. Dzień dobry. No, a jak tam mała? Dziękuję bardzo, dobrze. A smaruje pani te pleśniaki? Smarowane, tak? Wspaniałe lekarstwo, od razu przyszło. Stare lekarstwo, jeszcze moim dzieciom stosowałam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pani Gieniu! Jest pani? To ty, Tereska? Mhm. Już idę. No co tam? Dzień dobry. Tereska? Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, kiedy ty spoważniejesz? Przecież jesteś już mama. No. Jak tam malutki się chowa? Dobrze, dziękuję, jakoś leci. Bo dzisiaj no, coś strasznie kaszla, nie wiem co się stało, może do lekarza pani. A po kaszle i przestanie, mam dla niego cielęcinkę. Och, pani Gieniu, naprawdę, ja nie mogę tak ciągle od pani brać. Ale dziecko, kochany, przecież zanim wyjdziesz z pracy, to już niczego nie dostaniesz. Oj, jaka piękna. Jaka ładna? Sama bym zjadła. Dziękuję bardzo. Tylko pani Gieniu, nie wziąłem sobie pieniędzy. Nie szkodzi, oddasz mi. To jutro może, dobrze? Podrzucę. Dobrze. Aha, i zapomniałabym, po co przyszłam. Chciałam peromierz, bo mój wysiadł. Dobrze, już ci daj. A co to? Kłopoty to moja specjalność, moja też zresztą. Co to, kryminał? A, no kryminał, same trupy, ale nie mam co czytać. Może byś mi podrzuciła jaką książkę? Jaką? Coś... Kraszewskiego? Może coś o miłości? Jakiś romans przyniosę pani, na pewno pani pili. Dobra, dziękuję bardzo, to lecę. Pa. Ale Tereska, musisz mi pokwitować. Ja im blanko, dobra, bo nie mam czasu. Dobrze, sobie wypiszę. No, to na razie, dziękuję bardzo. Cześć.